Jakąś muzykę w tle puszczasz, czy nic? Po cichu, tak jak teraz. Poszło, nie, bez muzyki. Bez muzyki, tak? Na luzie. No dobra, spoczko. To witam serdecznie tutaj widzów Farmingu. Jest tutaj ze mną pan Simi. Witam serdecznie. I jest pan AG12. No czy... Tutaj ekipa znana ze streamków. No i sobie posiejemy dzisiaj kukurydzę tymi naszymi sprzętami. Także Simi, prowadź. Mamy dwa duże siewniki z nasionami, z nawozem. Lecimy. Planu dużo, czasu mało. Tak, planu dużo, czasu mało. Wszystko napełnione i zobaczymy, jak to będzie szło. Ogólnie jakie pola łapiemy? 18 i 17. Mhm. W tym momencie mamy zebrane tam pszenicę i owies. W tym momencie jeszcze nie mamy czasu przyspieszonego. Tam do tego lasu. W dalszym ciągu sobie powoli rośnie, ale przed tym jeszcze można by było konie nakarmić, bo w sumie tam ostu mają minimalnie, bo wybrali tam tego. Sobie fajnie pracownik kosi po prawej. A rzeczywiście, jeździ sobie samo jezdą. A tu kostki są do zebrania jeszcze. A on tylko jeździ po tym po polu, nie? Dookoła nie będzie tego ogarniał. No nie, tylko tam, gdzie jest pole właśnie zasiane. Dobra, 18, to czekaj. Jest w 7, możesz sobie AG pozbierać kostki. Jadę. Rozkładamy się obok siebie, co? Tak, tak, możemy jeździć obok siebie. Dobra, czekaj. Tylko patrzę, czy jest przyczepa. Ta plandeka taka jest, tylko że ona jest przydana. Chcesz AG tamtą? Można, w sumie szybciej będzie, nie? Tylko gorzej zbudować. Czy chcesz tą oryginalną? Oryginalną mamy w sumie kupioną. Dobra. No i kukurydza, dobra. Można lecieć. Odpalone. Muszę jakoś dorównać. Znaczników nie ma. I teraz zanim ja wyjadę na prostą, to... Nie no, dogonisz, nie masz więcej koni. 11 na godzinę. Warto by było tak w 90 stopni skręcić w drugą stronę, bo tak to jest. Parkurę z górki, potem... Takie to pole jest pochyłe. Idzie elegancko. Leci kukurydza. Ale to się można pomylić z tymi siewnikami. Nie zwrócisz uwagi, wybierzesz inne nasiono. Tak, ale to podczas na przykład teraz siania, jak masz włączony, to nie możesz zmienić. Aha, ale jakby ktoś bardzo chciał, to może wyłączyć, zmienić i tak dalej. Tu jeszcze jedna słomy kostka. Rzeczywiście, kosteczka jeszcze została nam tutaj. Podnosisz tylko na pałce, nie? No, też... Nie wyłączasz. No teraz wyłączyłem, ale... Ale ogólnie to... Ups. Uwaga. Zawij troszkę. Skręcimy sobie w lewo. Tą stronę. Tu jeszcze słomy trochę leży, to w sumie też... Jedź sobie pierwszy, ustaw się. Tutaj. Też tą słomę sobie skultywuję, żeby nie było pozostałości. Jest AG zbiera. Jeszcze tam nasza różowa kiszonka jest. No to prawda. 27 jest cała. Nie zebrana. No ale nie kiszonka sobie czeka na lepszą cenę. Chyba dosyć zapasy mamy. Teraz cena jest minimalnie niższa niż tam 500. 500 już jest spoko. Kurde, kopie się troszkę ten fend. Troszkę mi miesza kołami tutaj, ale idzie. Tam powiedziałeś, no w sumie tak patrząc teraz, to szybko to zleci. Tak, to chwila, moment. 11 pod górkę, ale tam rzeczywiście pochyło. Ta 17 jeszcze obok. Ogólnie te dwa pola sobie na kukurydzę przeznaczymy, tak? 18, 17. Tam może sobie trawka rosnąć dalej na 19, 20. Tym bardziej, tak, że jest możliwość puszczenia pracownika. Kiszonka. Tak. Dokładnie. Już pracownik sobie działa. 19 ładnie prasuje. Kosi, przepraszam. To jest siewnik z modów, nie? To jest przerobiony oryginalny siewnik. On jest w podstawce, tylko że jest zmieniona pojemność i kultywator dodany. No i dodany po prostu kukurydza buraki. Czyli on w podstawce nie ma kultywatora, tak? Tak, tak. To jest tylko sam siewnik i to znaczy, ma po prostu mniejszą nie, pojemność. W podstawce on jest do
normalnie rzepaku, soi i takich innych zbóż. Tyle, że po prostu jest przerobione na kukurydzę, no i kultywator tak jak tam jest, bo ogólnie to jest jedyny kultywator teraz z modów, podstawce nie ma żadnego, do kukurydzy. Znaczy siewnik z kultywatorem budowanym, o tak. Normalnie trzeba jeździć osobno. Tu się saneło z tymi belami. Co, samo nie można zebrać? Nie, to się wszystkie wywróciły, wiadomo. Aha. Ja to naprawię. A, to dobrze. Będzie pan zadowolony. Panie, szpakle się walnie. Gwarancja do bramy, a potem się nie znamy. 7 na godzinę, także dosyć ciężko pod tą górę. No tutaj pod tą góreczkę to ciężko idzie, ale odważnie. No ale to jest rzeczywiście trochę zapotrzebowania dużo. Ma prawo. Jak ten ciągnik. Ale te siewniki to można sobie zostawić potem chyba, nie? No, póki to są wypożyczone, no. ale ogólnie można tam później jeszcze nabyć, no bo są spoko rzeczywiście do buraków, do innych rzeczy. Od razu po zbiorze można... Buraki, kukurydza, ale tutaj sadzić, zboża, wsiać. Rzepaku nie posiejemy tym. Tym rzepaku nie. Jest taki sam, tylko że wiesz, w podstawce. Aczkolwiek... No soje można też. Soje można oboma tymi rodzajami, co ciekawe. Co ja zrobiłem? Trochę ominąłem. To się nie akceptuje. No i tu 17, trochę większe pole. No i to owiec był chyba, tak? To właśnie zebraliśmy. A to tak, co mnie kończył? Ostatnio. John Deere'em chyba nawet tutaj na live kusiłem. Mhm. Też szybko poszło tym headerem szerokim. Tak, no tutaj Brudis bodajże i ja trochę prasowaliśmy słomy. Tam jeszcze TBL-e pozbierałem. Dobra, puszczę do pracownika i skoczę tam do kościarki na chwilę. Dobra. To już skończył. No ogólnie nawet z jednego pokosu jest sporo tej trawy, ale kilka razy jak się zbierze, to rzeczywiście jest dużo więcej. Jak tam magia ci idzie to zbieranie, bo... No bo tutaj posprzątać bele, bo się pomieszało. Nie sprzątaj, bo tu muszę teraz kosić, a są bele. Nie da za posprzątać. Czyli jeśli chodzi o koszenie trawy, to lepiej zrobić ze 3 serie koszenia i dopiero potem prasować, nie? Albo prasować, albo na kiszonkę normalnie robisz, wiesz, luzem. Zbierać świeczkarnią z tym podbierakiem. Także... Pomocnika zablokowało gdzieś. Już... Ty już biegnę. Aha, no. Już tam jest chyba barierka. Jeszcze cały zestaw stadzenia został. Nie, normalnie sobie zawrócił jedzie. Tutaj. No czasami jakieś nierówności też potrafi coś tam. A to chyba, że to ten. No teraz to F, ale wcześniej chyba H, ten co. Tak. Kosi. Bo F jechał, jakby zablokowało. Tak, tak, spoko. Ten od kosiarki. Tu belę odrzucałem. No z tej strony możesz na razie podjechać. Bo on tu już kosi. No w tą stronę go zatrudnię, tak z góry i pod górę. Tu już pod ten zamek sam. A w drugą stronę może by było łagodniej trochę. Ale rzeczywiście widać omijaki. Pamiętam jak siałeś, Gitti. Tak, tak, tam tak. Po kultywacji chyba nie było za bardzo tekstury widać i teraz widać doskonale. To też jakieś większe siewniki sobie ogarniemy. Fent może ciągać fajny 18-metrowy. To prawda długi, przegubowy. Ze zbiornikiem dodatkowym za 300 tysięcy można sobie nabić 18 metrów siewnik. 450 koni zapotrzebowania mocy. Dobra. Lecę już tu. No i co ogólnie? Potem przyspieszamy czas. Tak, potem urośnie las, urośnie kukurydza.
i można w kolejnym odcinku kukurydzą się zająć na przykład. Mhm. Jeszcze trzeba, można było w międzyczasie. Tym, że no. Zależy, jak ten czas przyspieszamy. Czy rzeczywiście się nie martwimy nawożeniem kukurydzy? I wiesz, od razu przewijamy tydzień dni bez nawożenia drugiego. I tak samo trawa. Czy olewamy i potem dopiero jak las rośnie, to zatrudnia potem pracownika do koszenia, czy coś w międzyczasie jeszcze po tych 3-4 dniach? Chodzi o to, żeby nagrać timelapse'a, jak cały las rośnie do końca. Mm. No to właśnie trzeba. Także tam olejemy te sprawy. Oleć tą kukurydzę. No chyba, że przewinąć minimalnie, jak już będzie pierwsza faza wzrostu i wtedy nawieść to wszystko i będzie 30% większy biur kukurydzy. To się chyba akurat opłaci. No bo do kukurydzy też można było jakoś na przykład ten taki zestaw duży z dwóch dużych przyczep i na przykład wysieczkarnie. Można, żeby to jakoś tak fajnie, ciekawie wyglądało. No. Dwóch sieczkarni, jeden zestaw taki. Mhm. Podwójne przyczepy, można było to fajnie ogarnąć. Tylko, że trzeba było jechać ciągnikiem, bo tam tych dwóch do czynienia z cukrowie nie podepnie pod sieczkarnię z podstawki gry. Tamtą krona, patrząc z modów, to też ma niby możliwość podczepiania, ale za krótką rurę trochę, żeby jednak tamtych wysypać. Trochę sobie testowałem dzisiaj. Dobra, w tą stronę jeździ, jest dłużej. Mniej nawracania. Pamiętam, jak misję w 17 robiłeś, ten filmik, co nagrałeś, to też właśnie jeździłeś po krótszej krawędzi. No, to wtedy też i zawadzałeś tak. Jeszcze słup był na środku pola. Tak. Ja gdzieś to był przy krawędzi, ale rzeczywiście. No, to jest taka fajna mapka. To teraz już nie ma. Ostatnie chwile farminga tego. Tak, 17. Masz rację. No i zużyliśmy 500 litrów nawozu i 1000 kukurydzy niecałe. A zatankowani pod korek. To 80-90% zostało. Najlepiej wyładować i oddać jednak, bo to będzie ciągnęło wszystko, koszty. Potem się na lesie można dorobić i coś tam sobie fajniejszego kupić. A na lesie można się dorobić, kurde. No, można. 3 miliony chyba ogólnie, nie? Przyszło zysku. Jednego dnia chyba. Miliony, drugiego jakiś milion. Tu jeszcze tak jedna kreska zostanie taka. No, poprawię. I na styk, na żyletkę. No, trochę minie. Zsykałem się. Jadę tam za tobą. No, dobra, garnę. Ogólnie konie wszystkie kupiłem nowe. Mhm. Tylko, że tam wcześniej nie było pełnej zagrody, że teraz można by było rzeczywiście uzupełnić tej wody, bo jest 1/3, słomy, bo jest z połowę owsa i siana, owsu. Owiec jest w silosie, tam wysypywałeś ostatnio. Potem można ogarnąć, słomy nie pokazywałeś w sumie, też na lewie nigdzie, jak się wyładowuje. Ja tam trochę robiłem, to patrzyłeś, ale samodzielnie nie pokazywałeś. Ja widziałem, jak kostki wyładowywałeś. Wygląda, no. Podniosłeś przyczepę i wyczepałeś ją po prostu. Nie, tam jest taka natur. Natur jest taki fajna nowa maszynka. Bo wcześniej było właśnie takie coś, jak paszowóz z podczepiania z tyłu, do ścielania, a teraz właśnie coś dodali na natura. Natura? Też na ale... Jak to działa? Raz pokazywałeś na live, jak ja robiłem, ale spoko, możesz zaraz. Dobra, posiane. Tak, to można na farmie już to wszystko wyładować. To ogólnie kukurydza, słoneczniki, soja, burak cukrowy i bawełna. Tym można. Tam pracownik też kończy. Także konie ogarniemy i można rzeczywiście już czas przyspieszać. No, akurat sobie zajedziemy tutaj na farmę. Odcinaczek sobie skończymy, a nawet nie wiem, ile to trwa. 15 minut. 15 minut? Mhm. A to nawet spoko. Nawet spoko. Zaczęliśmy tak w pół, to akurat ja też nagrywam. Gdzieś by to wyładował. To siewniki w sumie oddajemy. Złóż. Siewnik. Czy tam właśnie rzeczywiście koło
i zagrodę. Można by było tutaj chyba rzeczywiście. Nie przeszkadzało. No, jakoś tak i... No to ja się nie ruszam. Ja się nie ruszam. Ups. Wyładuj, tak? Na i. Tak, tak. Uwaga. Walnie. Na drogę. Wylądowali. Dobra, odczep. O-o. Odczepiony. Poddaję wszystko. Uwładało się. Wyładowali. Dobra, parkujemy ciągniczki tam skąd wzięliśmy, a jeszcze je umyjemy. Jeszcze je umyjemy. Umyjemy je jeszcze po robocie. Ja nie miałem czasu ostatnio o pierwszej na mycie. A mówili, jeszcze to zrób, jeszcze tamto zrób. Czas przyspieszyć, drzewo zetnij. Tak, nie ma czasu na przyjemność. Maszyny umyj. Gdzie my tego Karchera mamy w ogóle? Karcher? Gdzieś go kupowałem tutaj. Gdzieś stawiałeś, no. A jest, dobra, stoi za headerem. Za kumbujnym. Ty konie wiesz, nakarmił. Już chcesz kończyć odcinek? 15 minut? Za chwilkę ten, za jeszcze moment. To tu woda. To czekaj, to idę, nakarmię konie. Fenda potrzeba z... Z czym potrzeba? Ja tak z buta biegnę z troszkę. No to zaraz. Jeden jest koło trójki. Drogi Fenda z turem? O. Ten case nie ma, ten właśnie. Co AG ma? No moje. No to... Podjedź pan. No nie, dobra. Weź tam tego, odczep. Ja przepnę. A bo ty już skończyłeś w sumie, nie? No jak? To odczep. Który jest tam za tobą, za porą. Czekaj. O, duży się. Tu też się należą. Ktoś tam sypnął. No to ja kiedyś sypnąłem. Gdzie a, jest ten ty. Tutaj, tu jest sypnięte też coś. Jadę. Tutaj. Nie. Jest tur i odczep łyżkę i tam masz cały ten drugi. Sprzęt. Obciążnik mi się w sumie przydał. Jest obciążnik do tego fenda, bo... Na sklepie leży jeden. Na tym duży, ten, no, na sklepie leży ten duży. Biegnie zaraz. A, od fenda odpiąłeś tam? Biegnę, panie, że ci go... Przynieś go. Właśnie to idę. Dobra. Chodź, biegnę. Odczep łyżkę, dobrze? Tak. I tutaj zapraszam koło mnie. Jadę, a, patrz, leżał. Leżał ten konar i już ominął. Ten pracownik. To jest w ogóle ten z tam lasów przyciągnięty. Tutaj no. Ten. Już widział jako przeszkodę i ominął. Tu jest ten sprzęt do rozdrabniania, tak? Tak, to słomy. Przede mną. Podpinasz go. Wody jeszcze trochę. Wejdzie. Niesiesz ten przeciągnik serio? No. No jak koło wody jest rzeczywiście. Dobra, czekaj. Jakby mi się oczywiście buguje w postaci. Tylko trzeba załadować najpierw, nie? Tą słomę. Akurat mam kontroler podpięty, także... Nawet dobrze się składa. Joystick. Możesz sobie popatrzeć, jak to tam działa. No. Ale ogólnie słoma gdzieś tutaj była, nie? Czy nie było? Gdzieś tam mieliśmy byle słomy. Gdzieś tam tutaj. Była z tyłu wyładowana. Dużo. Okej. Okay. Dobra, to bez. O, super. Gdy przyciągnę w górze już? Mała panie, podnosi do góry. Dobrze. Dobra, to jadę po słomę. Ja już niosę. Przyniesiesz ją? Okej. Okay. Tak. Spoko. Trzymaj pan. Podejdź do płota. Dobra, przyszłem z nim. Gdzie go postawić? No to tak GTM możesz dać. Epa. Biegnę. A. Czy nie mogę, więc nie uważam. Trochę nachyliłeś i wypada. Czekaj, właśnie próbuję... A, dobra, już wiem, czym się nachyla. Ale gdzie mnie się nachyla? Trzymaj pan. Chcesz mnie kliknąć? Wypada. I chyba, jeśli będziesz miał. O! O, działa nawet. Leci. O, to zarąbane obciążenie. Ale no, idzie. Nawet. Postaw się chociaż raz. No ja ogólnie... Koń przyszedł. Nie, u mnie są gdzie indziej. Też jest synchronizowane. A, to nie mamy w tym samym miejscu tych koni. O dziwo. Nie, koni nie. On ogólnie ma trasę nagraną i nawet jak w zagrodzie odstawisz, to on się przenosi tam w swoje miejsce, gdzie ma, wiesz, nagraną trasę, po której się przemieszcza. Witam, dostawa w ciężniku.
Macie go podpiąć. O, dziękuję bardzo za obciążnik. Tylko tak, co? Jak idzie? Dobra, poszło. Patrz jak niesie. Strongman, kolejna bela. Jak przyniósł. Dobra. Jest, poszło. Proszę bardzo. Ile tam tego brakuje? Ze dwie bele idą? No, około dwóch bel, to już powinno być pełno. No i siana, trochę, ale to w sumie... Mamy chyba, nie? Siano? Nie. Czy nie? To jest słoma? Czy trawa? Tu jest trawa. Gdzieś tu było chyba. A, siano było tutaj odstawione. Tylko, że... Dobra, zanieść. Trzymaj. Jak mi rzucił na głowę. Chyba, że tam dzisiaj sobie. To z tej strony, od koryta. Dobra, już jest full, bo przestało mi sypać. Dobra. Siano też o. Tak roz... A nie, siano to po prostu luzem. Nie, siano rozesz. Normalnie można... Ej, szukałeś siana, co nie? Patrz, patrz tutaj na tą belkę. Tu byś siano. Na górze? Tu? No. Pewno? Tylko jej nie popsuj. Ja właśnie się zastanawiałem, czy... Jak rzucił. No. Klikamy. No. Jest na pewno? A jedna czy to trawa? To może być trawa w sumie, nieowinięte. Dobra, świeca, świeca, pewnie winę. Tu w sumie się nie świetla. Tak, chcesz. Także te kostki. Rzut balon. To kostek z ołowara właśnie. Patrz, patrz, okay. Patrz. Dało się. Jeszcze łapiec możesz dosypać w sumie. Tam przyczepy są. Czyś tak głowę nie dostał. Fenta możesz wziąć. Dostał kostką w łeb. Dokumuj, że dostałeś, że się w głowę ty. Dobra. To sobie z dachu fajnie rzucamy. Ja tamtego siana? O, jeszcze 8 belek. No to akurat 4000 na 10 dni dla jednego konia chyba wychodzi. Także akurat do 16 koni taka cała przyczepa. Rzucaj! Prawie zapałem. Którą przyczepkę? Tą czerwoną nową możesz. A tam anaburkę czy jak? Tamtą ostatnią. Wydaje mi się, dobra. Bo te poprzednie dwie to są. Kumbojnem zajechałem sobie drogę. Trzonki. Ale się kostki położyły na dachu. Kombajn rzeczywiście. Dużo miejsca zajmuje. No, ale fajny zestaw. Tak. Tym headerem. I rura spoko. Nie wiem, że Fenty jest najlepszy, ale jednak rura ma nisko i czasami jest z nim problem. Chodzi po dachu i rzuca kostkami. Witamy Farming Simulator. Dosłownie. Tak. Halo, dawaj. Podaj. Na główkę. Ja mam mi ciemno, może sobie daję dzień. O, dobra. O. A jak skaleć? Patrz tu, Gidzi, co się dzieje. No widzę właśnie, jak z dachu rzucasz. Jak na budowie. Tak, cegły, nie? No, rusztowanie. Dobra, jak to tutaj wyładować teraz owiec konkretnie? R podjeżdżasz? Nie tą wziąłeś przed. Tam jest, gdzie ja kostkami serio rzucę. Nie tą? No nie ta, to druga czerwona. Ty, druga czerwona? Zbierająca. Ten... Trawy dosłownie. Ale tą czerwoną na końcu. A nie ta, druga czerwona. No bo nie widzę tu z dachu. No bo nie widzę. Nie no, mówiłem ostatnią. Z mojej strony ostatnia. Jesteś po drugiej stronie. A wziąłeś z tej strony pierwszą. Kurde i bałaganon. A tutaj nie mamy czerwonej, mamy zielono-czerwoną. No może być. No. Chodzi mi o... Dobra, już wystarczy. Aperion, Strautman. Dobra, dobra, bardzo skoską z powodu. Nie chcę mi. Pełno, okej. Okay. Zrobimy to tak. Cyk. Lokowanie produktu. Czego? No zobacz. Lokowanie produktu. I takie fair. Tu wszędzie jest lokowanie produktu. Wszystkie maszyny licencjonowane. Tak. Tempo dobra. Dachu skacz. Jedź, panie, jedź. Jadę, jadę.
Jadę, jadę, nie wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem. Panie, co jest? Nie! Zostaw mi przyczepę. Jem na spacer, bubani. Puść ją. I ogólnie byśmy może w krowy zainwestowali. Krowy jak najbardziej. Tylko czy tu po prawej stronie, a po 21, po drugiej stronie drogi? Po prawej stronie tutaj od drogi, gdzie mamy te bagi rozładowane. Chyba. Tam trochę mało miejsca. Myślałem, żeby tutaj właśnie. Można tam koło tych tutaj. Bel. Tu. Gdzie 21. Jesteś? Po tu. Za tobą. A na przykład tam koło tych bel, no. Gdzie mamy. Pole 21. Wszystko? Tam jest trochę mało miejsca, szczerze mówiąc, na oborę. Też. Bo tam wiesz, musi być i do koryta, i do trawy, do słomy, do obornika. No, spoko. Dobra, czekaj, muszę to wyładować w ogóle. Jak tutaj nasiono wybrać? R, podjeżdżasz i... Rozpocznij napełnianie. Aha, spoko. Owies. Owies. To jest ogólnie ciekawe, że to można ładować zboże, buraki i tak dalej i nie przy ładowaniu są wałki z tyłu. To trochę całą tak... przyczepę ładować? Tak, nie, tak no. Wszystko. Jak nie wejdzie, no. Ule, tam upcha się. 1000 jest na minimum tylko. Upcha się. 52 tysiące tu jest pojemności. A wszystko, dobra. 32 tysiące mieliśmy tylko, okej. Okay. Niewiele, no i tutaj wysypujesz sobie. Leci. Znika w ziemi. No i możesz pod escape'em pokazać, że już konie mają wszystkiego na full. Wszystkie nowe są kupione, także... No właśnie, owiec się napełnia. Woda, słoma. Owiec tak w połowie jest, ale no więcej nie mamy na razie. No tak. Tak jedno pole całe skoszone, a wcześniej były worki na początku. No i super, dobra. Chodźcie tutaj do koni, sobie staniemy tak. Przy koniach. A czas przyspieszamy na początku następnego, czy na tak, końcu tak. tego, czy na, poza? Na początku następnego, no tak wiecie. A, okej. Okay. Spoko. No koń mi się przed nie przeszedł. Siadajcie na konie, o tak z taką perspektywą na koniach skończycie. Chodź okej. Okay. Siadajcie na konie. Tak dziwnie do was powiem, chłopaki. Gdzie pan jest Simi, gdzie pan jest? A, ja tu pracuję. Chodź na konia na chwilę. Okej. Okay. Masz jak przyleciał. Siadaj, wybierz sobie jakiegoś konia. Tylko że nie widzę chyba żadnego. Tam jest taki uciekł. Nie, dobra. Konia? Dobra. Nawet takie zdjęcie zrobię fajne na koniec, ustawcie się. O. O, tam w tle będzie fend. No dobra, to dzięki za pomoc, dzięki za odcineczek i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. I focia leci. I pyk, i poszło. Hej.